Tekst manny na 25 lipca. Jeden jest prawodawca, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Jakuba rozdział czwarty, werset 12. Komentarz parauzyjny. Zgodnie z tą myślą apostoł Paweł w pewnym miejscu powiedział, że ani świat, ani bracia nie są w stanie go sądzić. Że właściwie może to czynić tylko Pan, który potrafi czytać serce i zna wszelkie warunki, próby oraz słabości, z którymi trzeba się zmagać. Oświadcza nawet, sam siebie nie sądzę. 1 korentów rozdział 4 werset 3. Wspaniałym sposobem postępowania jest niepotępianie tych, którzy twierdzą, że zgodnie z sumieniem postępują jak dzieci Pana, a nawet nie potępianie samych siebie w podobnych okolicznościach. Powinniśmy po prostu każdego dnia postępować naprzód czyniąc wszystko, co jest w naszej mocy, by rozwijać niebiańskie łaski i służyć swemu Mistrzowi, a wszelkie efekty pozostawiając Panu. Reprint numer 2479 Komentarz epifaniczny Bóg jest prawodawcą w tym znaczeniu, że prawa rządzące jego wszystkimi moralnie wolnymi stworzeniami pochodzą z jego serca i umysłu oraz zostały wypisane przez niego w ich sercu i umyśle. Jest on więc uprawniony by egzekwować przestrzeganie tego prawa, udzielając życia tym, którzy pozostają w harmonii z jego prawem i wymierzając śmierć tym, którzy je gwałcą. Urząd ten wyklucza, by ktokolwiek zajmował jego sędziowski tron, z wyjątkiem tych, których on do tego wyznaczył. Równoległe cytaty według przekładu Biblii gdańskiej. Efezów rozdział czwarty werset trzydziesty pierwszy. Wszelka gorzkość i zapalczywość i gniew i wrzask i bluźnierstwo niech będzie odjęte od Was ze wszelaką złością. Ewangelia Łukasza rozdział szósty werset trzydziesty siódmy. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, a będzie Wam odpuszczono. Rzymian rozdział drugi werset pierwszy. Przetoż jesteś bez wymówki, o człowiecze. Który osądzasz, bo w czym drugiego osądzasz, samego siebie osądzasz, ponieważ toż czynisz, który drugiego osądzasz? Rozdział dziewiąty werset dwudziesty, I owszem, o człowiecze. któryś ty jest, który spór wiedziesz z Bogiem? I lepianka rzecze lepiarzowi. Przedżeś mi je tak uczynił. Rozdział czternasty, wersety czwarty i trzynasty. Ktoś ty jest? Co sądzisz cudzego sługa? Panu własnemu stoi, albo upada, a ostoi się, albowiem go Bóg może utwierdzić. A tak już nie sądźmy jedni drugich, ale raczej to rozsądzajcie, abyście nie kładli obrażenia, ani dawali zgorszenia bratu. Pierwszy Korentów rozdział 4 werset piąty, a tak nie sądźcie przed czasem, ażby Pan przyszedł, który też oświeci, co skrytego jest w ciemności i objawi rady serc, a wtedy każdy będzie miał chwałę od Boga. Druga Mojżeszowa rozdział 20 werset 16, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 28 A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Izajasza rozdział 8 wersety 12 i 13 Nie mówcie, sprzysiężenie. Kiedykolwiek ten lud mówi, sprzysiężenie. Nie strachajcie się jako oni, ani się lękajcie. Pana zastępów samego poświęcajcie, a On niech będzie bojaźnią waszą, i on strachem waszym. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, wersety czwarty i 5. A mówię wam przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy ciało zabijają, a potem nie mają co by więcej uczynili. Ale wam okaże. Kogo się bać macie? Bójcie się tego, który, gdy zabije, ma moc wrzucić do piekielnego ognia. Zaiste, powiadam Wam, tego się bójcie. Pierwszy Piotra, rozdział trzeci, wersety czternasty i piętnasty. Ale chociażbyście też cierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, a strachu ich nie lękajcie się ani trwoście sobą. Ale Pana Boga poświęcajcie w sercach waszych bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od was rachunku o tej nadziei która w was jest z cichością i z bojaźnią mając sumienie dobre Żydów rozdział 7 werset 25 przetoż i doskonale zbawić może tych którzy przez niego przystępują do Boga zawsze żyjąc

Czy w tym tygodniu odczuwałem, odczuwałam i działałem, działałam w harmonii z Boskim Urzędem Sędziowskim? Jakie doświadczenia były pomocą, a jakie przeszkodą? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze